Chcesz wiedzieć, kim jestem? Może na początku, kim byłem? Stałem przy kałuży krwi, której źródłem było ciało człowieka. Kobiety. Oddychała ciężko, a w oczach miała nieprzemierzony strach. Tak, miała cały ocean strachu. Przestań się bać. Przeżyjesz. Uśmiechnąłem się do niej. Ona odwróciła wzrok. Zabolało mnie to. Miałem kontynuować rozmowę, gdy popatrzyła mi głęboko w oczy. Dawniej też miałem niebieskie tęczówki. Dawniej. Dawniej było inaczej. Była to piękna letnia noc. Świetliki tańczyły przy drodze w rytm koncertu świerszczy. Zawsze uwielbiałem noc. Na skórze czułem jeszcze ciepło ogniska, a choć byłem sam w nocy, to w gardle nie rodził się strach, tylko śmiech. Na tej drodze rzadko jeździły samochody. Była otoczona lasem. Nie przeszkadzało mi, że mieszkam na wsi i takie spacery to codzienność. Może to było przyzwyczajenie. Tylko co jakiś czas przyjeżdżał samochód i oślepiał mnie światłem. Byłem już nie tak daleko od domu, gdy oprócz oślepiającego światła usłyszałem pisk opon i gruchot moich kości uderzonych o asfalt. Tak. Potrącił mnie samochód. Wtedy nie wiem, co czułem. Nie mogłem się ruszać. Bolało niemiłosiernie. Łapałem płytkie oddechy, czując tępe kłucie z każdym z nich. Z samochodu wyszło kilka osób. Pamiętam jeszcze, że sprzeczali się, co ze mną zrobić i że nie chcą iść do więzienia. Podnieśli mnie, a przez moje ciało przeszła fala bólu i poruszanie kości. Zemdlałem. Obudziłem się w nieznanym miejscu. Ciężko mi było poruszać głową i tak widziałem tylko ciemność. Nie mogłem oddychać. Wiedziałem, co zrobili. Zostawili mnie. Bali się policji i sądu. Tylko czemu jeszcze żyłem? To pytanie zadało mi też niezwykły ból. Z moich oczu ciekły krople łez. Nie chciałem myśleć. Skupiałem się na bólu. Chciałem się modlić, ale nie dałem rady. Wtedy usłyszałem poruszenie wokół mnie i czyjś głos, niezwykle chrapowaty i oschły. Chcesz żyć? Chciałem krzyczeć, że tak, żeby mi pomógł, że umieram, ale z gardła wydobyło mi się tylko jakieś chrypnięcie. Dobrze, przeżyjesz. Jeśli zgodzisz się na wieczną klątwę, będziesz przeklęty. Głos był jakby bardziej oschły niż wcześniej. Nie wiem, co wtedy myślałem. Pewnie, że trafiłem na jakiegoś debila. Przytakiwałem, lekko kiwając głową, albo przynajmniej wydawało mi się, że kiwam. Nie pamiętam jego dalszych słów. Słabłem. Pewnie przez brak krwi. Wtedy poczułem bliskość tego kogoś. Jego zęby na mojej szyi. I te fale po całym ciele. Uczucie nie do opisania. Jakby życie chciało ze mnie ujść, a nie mogło. Otworzyłem oczy. Było ciemno.
Miałem wrażenie, że to wszystko było snem. Leżałem na jakimś łóżku, podpierając się na łokciach, próbowałem wstać. Usiadłem. Przejechałem rękoma po swoim ciele. Nie wyczułem żadnych ran. Ale tak cholernie bolała mnie głowa. Praktycznie nie czułem swoich nóg. Tak jakby były z waty. Zapaliło się światło. Zwykła żarówka. A czułem, jakby mi ktoś lampką świecił po oczach. Słyszałem, że ktoś wszedł do pokoju. Wzrok nie pozwolił mi nawet zobaczyć, jak on wygląda. Światło zgasło i usłyszałem ten sam ochrypnięty głos. Nie bój się. Światło wstręt to coś normalnego dla nowych. Gdzie jestem? Kim jesteś? Teraz te pytania wydają się śmieszne, jak w jakimś filmie. Ha, na miejscu mojego starca bym się zaśmiał. Ale on odpowiedział tylko z tą chrypką. U mnie w domu. Jestem twoim wybawicielem. Pierwsza zasada. Najpierw młodszy mówi swoje imię. Ja mam na imię Kamil. Chciałem przejrzeć ciemność, zobaczyć rozmówcę. Błąd. Druga zasada. To imię jest bez znaczenia. Znajdź sobie nowe. Boże, co to za psychol? Pytałem siebie w myślach. I powiedziałem słowa, z których teraz też bym się śmiał. Muszę wracać już do domu. Tamten osobnik wydobył z siebie głos. Może to był śmiech, a może zakaszlnięcie. Jesteś w domu. Odpoczywaj. Mimowolnie te same słowa powiedziałem do tej dziewczyny. Ona nie była już przytomna, choć nie mogłem doczekać się jej przebudzenia. Myśli znów napłynęły do mojej głowy. Nie pamiętam, ile wtedy spałem, ale po przebudzeniu czułem, że nie jestem sam w pokoju. Było niesamowicie ciemno. Wiedziałem, że się obudzisz teraz. Cóż, trzeba przestawić zegar biologiczny, czy jak to tam mówią. Co za psychol. Naprawdę chciałem wrócić do domu. Wtedy nie wiedziałem, co się stało i myślałem, że na ognisku napiłem się jakiegoś trunku i nie pamiętam, co się stało. Próbowałem wstać. Powolutku, na łokciach zrzuciłem nogi za łóżko. Głowa mnie znacznie mniej bolała i czułem nogi. Wstałem na nich powoli. Ochrypły głos odezwał się. No, no, no. Nieźle. Wymyśliłeś już sobie imię? A zresztą nieważne. Uwaga, światło. Światło błysnęło po moich oczach. Mniej niż ostatnio, ale wciąż. Usiadłem z powrotem na łóżku. Nie potrzebujesz czegoś? Mówiąc to, zgasił światło. Dopiero po jego słowach zrozumiałem, jak bardzo męczy mnie głód. Ale to nie był zwykły głód. Tak jakby to był głód, pragnienie, potrzeba i żądza czegoś. Wtedy porównałbym to do ochoty na coś słodkiego. I nawet teraz nie potrafię powstrzymać śmiechu przez tę myśl. Na moje kolana spadło coś futrzanego. Wziąłem to do rąk. Miałem bardzo niezgrabne palce, ale wyczułem pyszczek i ciepłą ciecz wypływającą z jego ciała. Martwy od niedawna kot.
Jego krew na moich rękach była niezwykle przyjemna. Rzuciłem się do jego szyi i wręcz z pożądaniem wyssałem magiczną, słodką ciecz, jak spragniony na pustyni. Po uczcie uśmiechnąłem się. Dziewczyna oddychała głęboko, spokojnie. Siedziałem przy jej łóżku i uśmiechałem się. Uśmiech zszedł mi z twarzy, gdy pogrążony w myślach znów wróciłem do przeszłości. To była księżycowa noc. Piękna, jasna. Przypominała mi światło dnia. Moje ciało było całe podrapane i podziurawione. Słaniałem się na nogach, ale wiedziałem, że przeżyję. W rękach wciąż trzymałem oderwaną głowę. Krew z niej wypływająca mieszała się z tą już lekko zaschniętą. Cały świat wirował. Wróciłem do krzesła przy łóżku. Tym razem z krzykiem, który rozniósł się po całym domu. Uspokoiłem się dopiero po chwili. Powinienem już umrzeć kilka razy, a wciąż żyję. Jestem przeklęty. Wygnany. Jestem wampirem.